Cześć wszystkim, witam na kanale Srebro i Złoto, a w dzisiejszym odcinku ten oto słoik. Jak widzieliście, słoik przetrwał, był zakopany w ziemi. Podczas odkopywania nastąpiły pewne małe uszkodzenia. Oczywiście od łopaty uszkodzenia mamy tutaj w tym miejscu i na taśmie zabezpieczającej takie dwa przecięcia dosyć mocniejsze. Sam słoik jest w porządku. Jak widzicie, wytrąciła się tutaj para wodna. Woda się wytrąciła na słoiku, co jest niepokojącym zjawiskiem. Ja sobie go będę w międzyczasie odpakowywał i powiem Wam, co zauważyłem. Pomimo tego, że słoik miałem miejsce zakopania słoika oznaczone, uważam, że bardzo dobrze. Było to na dosyć małej przestrzeni, więc naprawdę uważam, że miejsce było oznaczone bardzo dobrze, to uwierzcie mi, że samo znalezienie już tego słoika w ziemi, na jakiej był głębokości, w którym konkretnie miejscu to było zakopane, było naprawdę trudne. Dlatego też zmieniam zdanie odnośnie troszkę zakopywania i oznaczania takich miejsc. Wydawało mi się zawsze, że jeżeli coś zakopię tu pod tym miejscem, wiem, że jest. Jeżeli już to miejsce znajdziemy, będziemy pewni, że jest to właśnie tu, w tym miejscu, to uwierzcie mi, że w ziemi jest na to trafić dosyć ciężko. Nie jest to wcale taka prosta sprawa, jak mogłoby się na początek wydawać. No i co my tutaj widzimy? Odpakowuję te warstwy taśmy uszczelniającej. To było takie dodatkowe zabezpieczenie, aby nam woda nie weszła do środka. No, cztery pory roku słoik przetrwał. Jak widzicie, następuje teraz otwarcie. No, nie jest to wcale takie proste, szczególnie że jest on tutaj dosyć mocno wgnieciony. To się wbija w rękę, to wgniecenie. O! Udało się, mamy rozpakowany słoik. Tak jak mówiłem, jest tu dosyć wilgotno. Wyjmujemy monetę. Wyjmujemy także karteczkę z datą zakopania tego oto sreberka. Jak widzicie, taki powstał na kartce już nalot w postaci jakiegoś grzyba.
jakiejś pleśni. Pozwolicie, że teraz tu posprzątam i otwieramy monetę. Przechodzimy do najciekawszego, czyli otwieramy tego to kangura. Na pierwszy rzut oka no widoczne są różnego rodzaju pojawiające się milki. Jakiś ten kapsel jest taki dosyć szary, szarawy, odcień jakby za mgłą. Widać, że ten plastik też chronił tą monetę z tego względu, że no kartka jest mokra, kartka jest zawilgocona, kartka jest dosyć mokra, bym powiedział, jak na tak mały słoik, na taką małą ilość powietrza. No i widzimy się z monetą po roku czasu, była zakopana w ziemi. Moneta wygląda w taki oto sposób. Nie jest mocno zniszczona. Wygląda w miarę ładnie. Jest pokryta delikatną, taką całościową patyną. No monety w domu wyglądają dużo lepiej przechowywane niż te monety, które są przechowywane w banku ziemi. No moneta była narażona na skrajne temperatury, pomimo iż no, w tej ziemi ani upałów, ani jakiegoś wielkiego mrozu nie było, ponieważ no, była ona zakopana na tej pewnej głębokości, gdzie różnica tych temperatur była dużo mniejsza. Światła nie było w ogóle, ale no, wytrąciła się w tym słoiku ta wilgoć, co jest dosyć dziwne. Rodzi mi się w głowie jeszcze jeden eksperyment. Może on potrwać też dosyć długo, a mianowicie pochłaniacze wilgoci. Czy w takim słoiku pochłaniacz wilgoci zrobiłby robotę i pomógłby tej monecie w jakiś sposób? Tak jak tutaj macie na zbliżeniu, no, powstało kilka drobnych plamek, tu się troszkę coś rozlało, ta dwójka jest w plamkach na kangurze, no są widoczne takie przebarwienia od po prostu patyny, od śniedzenia, takie milki, no ale milki to wychodzą na monetach, jak wiemy, z tego, iż w produkcji jest używany środek do płukania tych monet, on zostaje następnie na srebrze i takie milki powstają. Stricte patyny na tej monecie nie ma, tylko są milk spoty, a jak wiemy, australijskie monety no mają tendencję do właśnie takich milk spotów. Także no cóż, tak wygląda ten kapsel po roku w ziemi. Kapsel sam w sobie jest brudny. Ma tutaj syfek. Na pewno uchronił on i pomógł tej monecie bardzo. Z tego względu, iż ta kartka, jak widzicie, jest zżółknięta, czarna od pleśni, od jakiegoś grzyba. I ta kartka przyjęła na siebie tą wilgoć, która znajdowała się gdzieś w tym słoiku lub w jakiś sposób została tam, dostawała się tam. Nie wiem, czy ten słoik był naprawdę hermetyczny, szczelny. No ten eksperyment można rozszerzyć na przykład zapakowanie próżniowo, na właśnie pochłaniacze wilgoci, na jeszcze raz to zakopać na rok. Zastanowię się, pomyślę, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Co byście chcieli sprawdzić? Czy na przykład może byśmy taką monetę zakopali albo wyrzucili do jeziora w jakimś słoiku i po roku byśmy ją spróbowali odnaleźć, odkopać? Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na sprawdzenie właśnie tych różnych banków ziemi i innych opowiastek naszych dziadków i pradziadków, jak to się depozyty chowało w ziemi, po lasach i w różnych innych ciekawych miejscach, piszcie
Najciekawsze wybierzemy, przetestujemy i będziecie mogli zobaczyć bez ryzyka utraty własnych tutaj kruszców. Ja to zrobię za Was. Przetestujemy i zobaczymy, w jaki sposób można jeszcze przechowywać. No, podsumowując, bank ziemi jest to pewna metoda na ukrycie takiego kruszcu. Jest ona znana od pradziejów. Każdy mówił, że gdzieś ten bank ziemi zakopane skarby i różnego rodzaju złote monety się odnajduje, czy to w starożytnych kościołach, w ruinach, w zamkach, zawsze gdzieś w murach, w ziemi było coś zakopane. Tak więc no, ta metoda sprawdza się, tak? Zostało to schowane, po roku zostało to odkopane, jest w stanie, uważam, dobrym, nie bardzo dobrym, lecz dobrym, ale tak jak mówię, monety, australijski kangur, no, mają tą tendencję do milkowania, do tych milk spotów. Samej patyny i tak zniszczonej monety, jak przechowywana na wolnym powietrzu, co jest oddzielnym eksperymentem, to widzieliście. Ta moneta zżółkła, pojawiły się różnego rodzaju kolory, a tutaj mamy jednak tą monetę, powiedzmy, w stanie dobrym. Nie jest to stan bardzo dobry, jest to stan dobry, ale dalej pamiętajcie, jest to jedna uncja czystego srebra próby 4/9. Czy ja polecam taką metodę? W ostateczności, jeżeli uważacie, że jest to Wam potrzebne, to oczywiście, jeżeli macie gdzieś swoje znane miejsce ustronne, gdzie możecie zakopać coś takiego w lepszym pojemniku, załóżmy, jeszcze dodatkowo hermetycznie zamknięte z jakimiś tam dodatkami super, czy na przykład słoik w słoiku, żeby zminimalizować jeszcze możliwość tego skraplania się tej wody, to no jest to jakieś rozwiązanie. Oczywiście, że jest to jakieś rozwiązanie. Chciałem to przetestować na własnej skórze, sprawdzić, jak to wygląda. Także jeżeli chcecie, możecie tak robić. Wiecie, jakie jest zagrożenie, że wilgoć się wytrąca w tym słoiku, na ściankach i tutaj jakieś grzyby, jakaś pleśń zaatakowała tą kartkę, która była w środku. Także to by było na tyle. Koniec eksperymentów na tym kanale jak na razie. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć i najciekawszą taką realizację, jakąś jedną lub dwie wykonam i powstanie z tego film. Także na tyle w dzisiejszym odcinku. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnych produkcjach. Trzymajcie się, cześć!